Witam serdecznie, tutaj Shadow R i zapraszam na kolejny odcinek grze Farming Simulator 22. Tym razem zapraszam na mapę Felsbrum. Jestem tutaj w garażu, gdzie stoi John Deere 6. Oczywiście nie będę zbytnio tutaj przeciągał, bo mamy dzisiaj tak naprawdę trochę mało czasu, a dość sporo pracy. Dzisiejszy odcinek zaczynam najpierw od dostarczenia zwierząt na farmę. Tym razem oczywiście tutaj śmigamy po trzodę chlewną. Tak sobie tylko oglądam, jak tu się pozmieniało. Na razie widzę, że większych zmian nie ma. I co? Co dzisiaj? No dzisiaj tak sobie pomyślałem, że najpierw zacznę odcinek tutaj od dostarczenia prosiąt do dwóch chlewów na gospodarstwie, a później tak naprawdę biogazownią. Tak jak kiedyś wspominałem, mam bele do dostarczenia, bo już się ukisiły, więc z racji tego, że pada, pogoda raczej nie sprzyja do prac polowych, więc takie troszeczkę małe porządki muszę tutaj zrobić i poświęcę oczywiście dzisiejszy odcinek właśnie na robienie takich właśnie porządków. Oczywiście może na początku chciałbym pozdrowić Display Lime oraz Family Gray. Bardzo dziękuję panowie za wszystko, co dla mnie zrobiliście, dla rozwoju kanału, za piątkowy live. Wielkie, wielkie dzięki. I oczywiście zapraszam was wszystkich do subskrypcji kanału, do klikania łapek w górę, do klikania na dzwoneczki. Za wszystko oczywiście serdecznie wam bardzo, bardzo dziękuję i proszę was oczywiście o jeszcze więcej. Zapraszam na wszystkie moje serie na Farmingu 22, jak i na Farmingu 19. Pamiętajcie, start odcinków godzina 16:30. Codziennie jest puszczany nowy odcinek. Oczywiście odcinki są puszczane na przemiennie. I nie zapomnijcie ustawić oczywiście YouTube'a na wyższą jakość odtwarzania, ponieważ filmy są nagrywane w formacie 4K. I śmiało dzielcie się swoimi uwagami, spostrzeżeniami, za które oczywiście serdecznie wam bardzo, bardzo dziękuję. Niestety muszę tutaj sprawdzać, czy nie jedzie jakiś samochód, bo obawiam się, że za chwilkę w któregoś tutaj przydzwonię. Oczywiście pamiętajcie też o tym, że pod każdym filmikiem jest link, który przekieruje was na stronę Lenki, która potrzebuje pomocy. Jeżeli macie taką wolę, taką chęć, oczywiście zapraszam. I oczywiście za tą pomoc serdecznie wam bardzo dziękuję, jak i w swoim imieniu i Lenki. Wielkie, wielkie dziękuję. Dobrze, śmigamy dalej tutaj. Tak właśnie jeszcze myślę. Oj, coraz ciężej, powiem wam, idzie tutaj John Deere'owi dostarczenie tutaj tych prosiąt. Nie wiem, z czym to jest związane. Wydaje mi się, że w miarę jeszcze wszystko jest w porządku tutaj z ciągnikiem. Chyba tak, nie powinno być większych problemów. Myślę, że dzisiaj nie uda nam się zrobić większej ilości rzeczy. Raczej chyba skupimy się tutaj na tych dwóch aspektach, a więc dostarczymy tutaj prosięta, a później tak naprawdę zajmiemy się biogazownią i dostarczymy tam oczywiście, dostarczymy tam kiszonkę w belach. Trochę muszę zrobić tam porządku, zaczęło padać, myślę, że jeszcze z dobre 2 godziny będzie padało, więc nie ma co tutaj za bardzo płakać, tym bardziej, że nie ma też tutaj żadnych kontraktów do zrealizowania. No, widzicie, mamy 2 października, praktycznie wszystko mamy zrobione, godzina 10:14. Ewentualnie będziemy mogli się zająć tutaj produkcją, uporządkowaniem tego wszystkiego. Myślę, że na wszystko oczywiście przyjdzie czas. Dobrze. O, właśnie o tym mówię.
Na szczęście udało mi się w miarę szybko tutaj śmignąć. Dobra. Oczywiście kupujemy, ja bynajmniej kupuję tutaj najmłodsze okazy. Myślę, że bez większego problemu uda mi się je po prostu wyżywić i wtedy sprzedam. Znaczy, może nie będę sprzedawał, tylko wszystko tak naprawdę skieruję tutaj do produkcji mięsa. Oczywiście udało mi się, tak jak już kiedykolwiek wcześniej wspominałem, znaleźć, śmigaj, śmigaj, znaleźć oczywiście fabrykę i oczywiście będę musiał jeszcze znaleźć lokalizację, gdzie tą produkcję postawię. To z czasem, jak już te prosięta i krowy będą trochę większe, to zacznę oczywiście tą produkcję uruchamiać. Na obecną chwilkę jeszcze wszystko jest za małe. Jeszcze nie ma nowych, młodych zwierząt, też nie ma sensu tutaj coś więcej robić, wydawać pieniążków. Tym bardziej, tak jak zapowiadałem, zamierzam mniej więcej w grudniu tutaj kupować grunty, więc potrzebuję jak najwięcej pieniążków. Dobrze. Co tam w świecie farminga? No powiem wam, że pojawiło się dość sporo polskich map. To jest, powiem szczerze, taki wysyp polskich map, że dawno takiego oczywiście nie było. Widać, że już powolutku, chyba co nie, niektórzy zbliżają się wakacje, więc większość tutaj ludzi zaczyna się skupiać na rzeczach, które są związane właśnie z farmingiem. Może mi się uda przejechać. Ach. Dobra. Teraz bierzemy oczywiście kolejne prosięta. I wiecie co, do załadowania oczywiście bel do biogazowni wykorzystam klasa Skorpiona, który stoi mi tutaj przy sklepie. Na początku myślałem, że wykorzystam do tego ładować czołowy do BL, ale doszedłem do wniosku, że zbyt długo to będzie trwało, więc wróciłem się klasem do sklepu, doczepiłem tam widły do BL i wydaje mi się, że będzie mi to dużo łatwiej i sprawniej szło wrzucanie tych BL do biogazowni. Tym bardziej, że też postawiłem nową biogazownię, nową i starą po prostu. Biogazownia, która teraz stoi, ma troszeczkę większą moc produkcyjną. O, dobrze. Wybieramy, przenosimy. I co? Zostało tak nam naprawdę chyba jeszcze tak naprawdę dostarczenie tych ciapkowatych prosiąt, bo już chyba mamy tutaj trzy, tu mamy trzy, dokładnie tak. Więc zostaną nam te ta rasa taka trochę mieszana pomiędzy białą a ciemną. Tak sobie właśnie patrzę na szklarnię. Na razie nie widzę tutaj niczego gotowych produktów. W sumie wydaje mi się, że też nie wiem, ale tak nie do końca też pamiętam, czy ja tutaj dostarczałem krowy też trochę starsze. Wydaje mi się, że chyba same najmłodsze okazy, więc pewnie z krów też nie będę mógł tutaj już zacząć je wywozić do zakładów produkcyjnych mięsa. No i jestem też ciekawy, jak to będzie wyglądało, bo nie ukrywam, w oficjalnych modach niestety tego po prostu nie ma. Dobrze, przedostatnia partia i będziemy oczywiście mogli się tutaj udać do sklepu i śmigniemy sobie skorpionikiem do biogazowni. Dobra. No, tak jak widzicie, raczej dzisiejszy dzień będzie taki trochę porządkowy, no ale no, zawsze jest coś na farmie z tym związanego, że jednak, o, jak widzicie, trzeba trochę podostarczać zwierząt, trzeba zrobić małego porządku na farmie, dostarczyć brakujące surowce.
No, tak to czasem jest i to jest chyba standardem. Dobrze, wybieramy, przenosimy do hodowli. Czy coś jeszcze ciekawego z modów się pojawiło? Powiem Wam szczerze, że nie, nie. Nic takiego fajniejszego nie znalazłem. Myślę, że nie będę Wam oczywiście opisywał polskich map, bo tak naprawdę wszystko tak naprawdę obraca się wokół. Są to oczywiście małe mapy, nie są to duże mapy, takie powiem Wam szczerze, na jedno gospodarstwo. Więc to są takie, to powiem, standardowe polskie mapy. Różnią się tylko, powiem Wam szczerze, nazwą. Dobrze. Jeszcze tutaj dostarczamy jeszcze jedną partię prosiąt i wydaje mi się, tak jeszcze muszę popatrzeć na te moje zwierzęta, jak my tutaj stoimy, jeżeli chodzi o kwestię chlewów. Bo ja tak sobie pomyślałem, że wypełnię je tylko w 50%, żeby też za dużo ich nie wozić. A ciągle mieć w miarę tutaj świeżą partię, żeby już jak już raz zacznę kupować, to żeby już przestać kupować, wydawać pieniądze, bo myślę, że te 15 milionów, które mam, raczej nie starczą mi na to, żeby kupić tutaj wszystkie grunty. A na pewno w grudniu będę, no tak naprawdę w ostatnim dniu listopada będę musiał pewnie to zrobić. Bo zgodnie z sezonem i z tym, co tutaj czytałem, sytuacja związana tutaj z dofinansowaniem, które trochę przypomina dotacje z Unii Europejskiej, w sezonie jest robione w grudniu. Dobrze, przenosimy do hodowli. No i powiem Wam, że zostawiam, bo już chyba wystarczy tych prosiąt. Mam tutaj 198 sztuk. Chlew mam na 270 i wydaje mi się, że więcej prosiąt już nie będę dostarczał na gospodarstwo. I tak wydaje mi się, że troszeczkę ich za dużo tutaj dostarczyłem. Jeszcze będę musiał na pewno tutaj dostarczyć nawóz. Nie zrobiłem jeszcze do końca porządku tutaj z nawozem, ale to zrobimy oczywiście w następnym odcinku. Dobrze. Jeżeli chodzi o zwierzęta, mamy tutaj wszystko. No, jak widzicie, nie mam żadnego kontraktu. No i co? Śmigamy oczywiście tutaj do sklepu. Wsiadamy do skorpionika. I co? Ruszamy oczywiście do biogazowni. Nawet powiem Wam, że bardzo fajnie wygląda ten skorpion. Nie jest to żaden oficjalny mod. To jest oryginalna maszyna, która występuje wraz tutaj z Farmingiem 22. Nie zmieniałem. Wszystko jest dokładnie tak, jak chyba wygląda ten skorpion. Powiem Wam tak, ja nie pracuję tutaj na skorpionach i takich właśnie ładowaczach, ale myślę, że to jest też dobry moment na to, żeby wykorzystać to wszystko, zrobić zgodnie, jakby tu powiedzieć, z zasadą sztuki. O. I będziemy sobie oczywiście belę wrzucać tutaj do biogazowni. Oczywiście jeszcze raz zapraszam do subskrypcji kanału, do klikania łapę w górę, do klikania na dzwoneczki. Za wszystko oczywiście serdecznie Wam bardzo, bardzo dziękuję. Zapraszam oczywiście na wszystkie moje serie na Farmingu 22, jak i na Farmingu 19. I pamiętajcie, że start odcinków godzina 16:30, codziennie jest puszczany nowy odcinek i odcinki oczywiście puszczane są naprzemiennie. Nie zapomnijcie ustawić YouTube'a też na wyższą jakość odtwarzania, ponieważ filmy są nagrywane w formacie 4K. I śmiało, naprawdę dzielcie się swoimi uwagami, spostrzeżeniami. Jeżeli macie jakieś pytania, jakieś sugestie, coś chcielibyście zobaczyć, to piszcie, bo naprawdę warto. To jest kanał tworzony dla Was. Jeżeli na przykład macie jakieś wątpliwości, to śmiało, śmiało, naprawdę. I oczywiście chciałbym tutaj pozdrowić jeszcze raz Family Graj i Display Lima. Oczywiście dziękuję Wam, panowie, za wszystko.
za każdy subik, za każdy like, za każde dobre słowo, za komentarz. Wielkie, wielkie dzięki. I oczywiście zapraszam każdy piątek na godzinę 20 na live do Display Limy. Tam razem z panem Family Gra i Display Limą ogarniamy osiek. Ogarniamy początki oczywiście farmy, ale wydaje mi się, że z czasem staniemy się niemiłosiernie, bezczelnie bogatymi rolnikami. Mam taką oczywiście też nadzieję. Pamiętajcie też o Lence, o tym, że pod każdym filmikiem jest link do strony i śmiało, jeżeli macie taką możliwość, chęć, wesprzyjcie Lenkę i oczywiście za to wsparcie bardzo Wam dziękuję w swoim imieniu, jak i w imieniu Lenki. Dobrze. Dojechaliśmy oczywiście do biogazowni. Ciachniemy teraz tutaj. Może zanim ciachniemy, to ja oczywiście posprawdzam, jak tutaj to wygląda. O, jest dobrze. Jeszcze momencik, jeszcze tutaj śmignę i sprawdzę, jak wygląda tutaj sytuacja. O, tutaj wygląda troszkę gorzej ta fermentacja, czyli jest 68%. Muszę niestety zwrócić uwagę. Dobra, to przechodzimy oczywiście tutaj do menu produkcyjnego. Dokładnie tutaj i oczywiście włącz. Mamy wszystko oczywiście włączone, oprócz tak naprawdę w sumie nie wiem skąd tutaj się wzięło, ale nie mamy nic. Dobrze, nie mamy nic. Dobra, to śmigamy najpierw tą belę tutaj. Muszę troszeczkę wyżej. Tak jest niżej. Teraz w którą to stronę? Aha, tu jest tak. Ach, i tak jest opuszczanie. No, zaraz zobaczymy, czy zleci koleżanka, czy nie zleci. O, już prawie. Wleciała. O, jak widzicie, jest. No i teraz będę musiał rozwiązać problem tych tutaj bel, które jeszcze nie dojrzały, ponieważ tak naprawdę one nie... Raczej tutaj... O! Odstawię je sobie tutaj na boczek. Troszkę wyżej. Teraz sprawdzimy, jak wygląda tutaj sytuacja. No, podobnie wygląda, co te bele mają. No niestety, te też. Czyżbym ja je dużo później robił? Tak właśnie zastanawiam się, w czym tkwi problem. Oczywiście te też odstawię. Nie ma sensu ich wrzucać do biogazowni, bo one tylko nam tą biogazownię tutaj zablokują. Oczywiście jeszcze sprawdzę te. O, chyba z nimi już jest wszystko w porządku. Chyba tak. No dobrze. To śmigamy.
Jak widzicie, pogoda jest trochę kiepska. Ale nawet w taką pogodę można parę rzeczy zrobić i jak widzicie... O! Ja pomyślałem sobie tutaj o belach. Skoro je mam, to trzeba zrobić tutaj mały porządek. No, zejdziemy z wideł, czy nie zejdziemy z wideł? O, ta jedna jakoś... Jedna już padła, druga też. No, jak widzicie, to jest taka troszkę praca. Taka sobie praca. To trochę ją tutaj podwyższymy, a tutaj tak i powinno oczywiście, o jak widzicie, w miarę to wygląda. Dobrze, to teraz oczywiście śmigamy tutaj po następne bele. I powiem wam, że naprawdę fajnie to rządzonko sobie, ten skorpionik sobie tutaj radzi. Powiem wam, że tu się naprawdę można sporo namachać. Jeszcze troszeczkę wysunę tego żurawia. No, powiem wam. Dobrze, że mam mało bel. No myślę, że jakbym miał ich tutaj sporo, to bym się kurka rurka, trochę wam powiem szczerze. Myślę, że troszkę się bym na pewno narobił. Jednak jest to taka, powiem wam, taka praca, taka monotonna, powiem wam szczerze. Mógłbym oczywiście tutaj zrobić to w ten sposób. O, właśnie zaraz wam pokażę, jak to zrobić. Nie wiem, czy tutaj się da, czy się nie da zrzucić. O, widzicie, znikła tutaj. Ja sobie oczywiście, pan Shadow R, pomyślał sobie, że utrudni sobie troszkę życie. Bo oczywiście można tutaj rzucić pod biogazownię i będzie ta sama jakby sytuacja, że ta bela zostanie wchłonięta. Bite, bite, dobrze. Ale oczywiście ta biogazownia ma dość sporą tutaj moc, więc
I jak widzicie, tak mniej więcej to wygląda. No a zobaczycie, jak będzie wyglądała sytuacja, jak tutaj kiszonka dojrzeje, więc no powiem wam, że czeka mnie dość sporo prac, naprawdę. Biję tutaj jedną. Oj, 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 damy radę. Ja myślę, że te parę bel, no trochę czasu będzie potrzebne, żeby one dojrzały, bo dopiero mają 68%. Ale na szczęście powiem wam, że do załadunku tutaj kiszonki z tego tutaj bunkru, tego silosu, będę używał troszeczkę innej maszyny, więc może nie będzie aż tak źle. Zobaczymy, czy uda mi się nadziać obydwie bele. O, udało się. No i teraz powinno być łatwiej, bo będzie tutaj po 3 bele. Szczęście powiem wam, że tym skorpionem tak sporządnie tutaj buja. O. Jest ok, jest ok. Dobrze. No i teraz będziemy zabierać po 3 bele i powinno się oczywiście to. O. Dajemy sobie radę i powiem wam, że naprawdę fajnie, fajnie to wygląda. Może mi się dzisiaj już uda to wszystko tutaj. O kurde, tu też jest jakaś bela z trawą, widzę. No to pewnie nie będę mógł tutaj. Pewnie jakaś bela zostanie tutaj, bo jakaś jest trawa. O, jak widzicie, została. I jeszcze jakaś bela mi tutaj wpadła. Ciekawe, czy uda mi się ją później wyciągnąć. No, chyba jeszcze wszystkie bele mi tutaj nie dojrzały. Ale wydaje mi się, że jak ona dojrzeje, to po prostu sama znajdzie się. O, a jak tutaj sytuacja? No, tutaj widzę, że sama kiszonka. Dokładnie. Więc powinno mi tutaj całą trójkę wchłonąć i oczywiście rozpocznie się produkcja, a wydaje mi się, że jeżeli pozostałe bele, które tutaj, jakby to powiedzieć, nie zostały. Oj, trochę kiepsko podjechałem. Ups. Coś tutaj spadło. O, kolejna bela mi zleciała. O, jak to widzicie, jak to mówią, jak się ktoś spieszy, to się dzieją rzeczy, jakie się dzieją. Ale to na spokojnie, bardzo ładnie. Pik.
I mamy oczywiście, z racji tego, że mi tabela wypadła, może uda mi się ją tu wyciągnąć. Kurczę, ja powiem wam szczerze, że sterowanie tym żurawiem, no to jest trochę, powiem, mała tutaj gimnastyka, bo jednak i tutaj sterowanie jest kamerą i sterowanie... No. Jest, ok. Dobrze. To jedziemy oczywiście po następne. Mam nadzieję, że mi wybaczycie, ale... powiem, że trochę trzeba się nagimnastykować, bo obydwie ręce, jedna oczywiście kieruje, druga macha tutaj odpowiednimi sterownikami, żeby tutaj móc tym żurawiem operować. No, tak łatwo, powiem wam szczerze, nie jest. Uda się, czy się nie uda? Jedna jest wrzucona. Druga już też jest wrzucona. Jeszcze będę musiał wyciągnąć tą jedną belę, która tutaj wpadła mi poza, jakby to powiedzieć, biogazownię. Ale powiem wam, że w miarę to sprawnie idzie. Pewnie w następnym odcinku będę musiał tutaj zająć się produkcją. Jak widzicie, dość sporo piwa powstało. Zaraz zobaczymy, jak wygląda sytuacja tutaj. O, tu już jest też wszystkie trzy bele dojrzały, więc tu mamy kiszoneczkę. Ups i bam. I niestety trzeba będzie zrobić, bo tu jakaś mi upadła. Tylko gdzie ona jest? A, widzicie. I znowu tutaj upadła mi poza, jakby to powiedzieć, ten. No, jestem ciekawy, jak ja powyciągam to wszystko. No, tu mogę mieć trochę, powiem wam szczerze, problem. Będę musiał niestety chyba użyć tutaj nadludzkiej mocy. Bo powiem wam, nie wiem, jak ja to mam zrobić. Ok. Oczywiście ostatnia partia ląduje tutaj. I oczywiście chciałbym wam podziękować za dzisiejszy odcinek. Bardzo dziękuję za to, że tak licznie odwiedzacie kanał, za wszystkie wasze dobre słowa, za komentarze, za lajki. Jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję. Co, życzę wam przede wszystkim zdrówka, bo zdrówka oczywiście jest najważniejsze. Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam was, Shadow R. Cześć!